No kochani, mamy 6:47. No i dzisiaj mamy 24 czerwca 2021 rok, czwartek. Na godzinę 8 mam być z misią w Kołobrzegu w przychodni weterynaryjnej u pani dr Kolman i misia będzie miała zszywany rozszczep podniebienia. Pan Zygmunt ma przyjechać tutaj na bramę koło godziny 8, także czekam na niego. Idę teraz po misie, która od wczoraj zgodnie z zaleceniem pani doktor była, nie dostawała jeść, czyli umieściłem ją w kojcu mobilnym, miała tylko kuwetkę i wodę do picia. No i teraz ją zapakuję do transporterka i pójdę na bramę do pana Zygmunta. Mamy za 10:07, 14:03, ciśnienie 1018, czyli lekki wyż. Kotkom dałem jeść puszkę, nie, 3 saszetki, żeby miały. Transporterek już jest przygotowany. O, tu jest ten kojec mobilny, w którym jest misia. A jeszcze zanim pójdę, to wczoraj przyszła lodówka. Ją dzisiaj włączyłem. Włożyłem też tam termometr, ten mój. Ona ma 6 biegów, ustawiłem na połowę, na 3,5. No i zobaczyłem rano, było minus 0,6. Czyli się okazuje, chłodzi niesamowicie. To jest Polska. Także zmniejszyłem. No i teraz będziemy brać naszą misieńkę, panienkę z okienka, która spędziła tutaj nockę. Misieńka, chodź kiciulko. Chodź. Muszę wziąć papier, bo będę jej nosa zawsze wycierał, jakby się smarkała. Tak? Chodź misieńko, jak tam ci minęła noc? Ty spałaś w tym domku? Lubisz ten domek, to wstawiłem i spała w tym domku. No, no czekaj, 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 chodź. No wchodź. Jak tam? Będziesz siedzieć? Będziesz siedzieć, kiciulko? No, pokaż ten nosek. Aż ci zaschło. No czekaj. Czekaj, ten papier. Dobra. Czekaj, ale nie wychodź, nie wychodź, kochani. Nie wychodź, nie wychodź. Pojedziemy, jedziemy. No, misieńka, ona już tyle razy jeździła w tym transporterze. Także ona już jest przyzwyczajona. Już się nie stresuje, nie miauczy, nie krzyczy. No, zgasimy światła. Tak, bo już nie potrzeba. To też zgasimy, dyskotekowe. Zamkniemy. O, o, tutaj jeszcze pokażę. O, przymocowałem. Pani Ania zamówiła nowy drapak, to go zamocowałem. Tutaj stary zdemontowałem, bo sznurki poprzerywane już w ogóle. Nic tam praktycznie nie zostało. Ale kupię sznurek i nawinę. Jak to się mówi, zregeneruje. Przekonserwuje cię jak tam. Słyszycie jak? Jak i furczy w nosie. No. Misieńka, chodź tutaj. Pokaż się. No, pokaż się tu. Kicia. Kicia, misia. Misia, chodź. Tu, tu. Tutaj, tu. Tu pokaż się. E, tu. No, nie chce mi się pokazać. Trochę tam przez moment. Dobra. Karty wziąłem do opłat. No, z tego co pani doktor Kolman mówiła, to prawdopodobnie będzie koszt około 600 zł. No, pieniążki mam dzięki waszym wsparciu. Także dziękuję wszystkim bardzo. Kochani,
także na zabieg mam, jeszcze na ewentualne leczenie też. Tam antybiotyki jakieś będą, czy co tam. Na kurs też. No, pan Zygmunt bierze połowę stawki, którą bierze pan taksi. No, ale to nic dziwnego. Pan Zygmunt nie prowadzi działalności. No, nie ma tam pewnych kosztów. No i idziemy. Misieńka. Zakładam, że to będzie wyglądało w ten sposób, że zajedziemy. Tam mamy być na godzinę 8. I zostawimy. Pani doktor zaczyna pracę. Znaczy gabinet ma otwarty od godziny 10 do 2. Czyli jeżeli my mamy na 8 się stawić, to znaczy, że będzie chciała od godziny 8 do 10 zrobić ten zabieg zszycia podniebienia u misi. No to misia będzie pod narkozą i myślę, że każe nam przyjechać w okresie otwarcia gabinetu, który czyli od 10 do 14, czyli w tych godzinach po odbiór misi. No, będzie w narkozie, wiadomo, będzie leżeć. Później pani Kolman ma otwarte od godziny 16 do 18. No to może będzie jej kazała przyjechać po południu, od 16 do 18 w tych godzinach. No ale wątpię. Zobaczymy zresztą. Także planuję to w ten sposób, że zawieziemy z panem Zygmuntem. Później wrócimy do pana Zygmunta na jego rancho w Gołańczy Pomorskiej. To jest gdzieś tak 8-10 km przed Trzebiatowem. Tam zaczekam u niego. Wypiję herbatkę. Pochodzę trochę po jego włościach, popatrzę, ponasycam się klimatami wiejskimi, atmosferą, bo się wychowałem na wsi. Tak? Dobra, dzięki. No, jedziemy. Słyszysz, jedziemy na operację. No. Tu u personelu zgłosiłem, że wyjeżdżam z panem Zygmuntem. No ostatnio jak byłem z panem Zygmuntem, no to pan Zygmunt był, jechał do lekarza do Kołbrzegu, także ja się z nim zebrałem po drodze. No to była wielka afera. To znaczy, kto wielka afera? Na oddziale nie było afery. Ale pani kierownik, która jest na zwolnieniu, zrobiła wielką aferę, powołując się, że na oddziale jest wielka afera, bo pan Zygmunt nie przyszedł do pracy, tylko z panem Wieśkiem pojechał do Kołobrzegu z kotem. I potrafiła dzwonić do pana Zygmunta chyba 3 czy 4 razy, mimo że na zwolnieniu. I powoływała się, że na oddziale jest wielka afera. Ale to jest właśnie metoda pani kierownik. Że ona robi zadymy, afery i później mówi, że ktoś mówi, że afera, że tego. Mnie też takie. Z innych okolicznościach, że prokurator tam ma afera, że to, że tamto. A sama kręci, intrygantka. Siedzi na zwolnieniu, to niech siedzi. Co nos wychyla. No, zresztą oberwało jej się od księgowej, bo napisała na dyżurce, że wszelkie sprawy dyżurów to uzgadniać z nią. Czyli jest na zwolnieniu, ale z nią uzgadniać. No i pan Zygmunt nam uzgodnił, tak jak i inni opiekunowie też uzgadniali z nią. Dzwonili mimo, że na zwolnieniu. Pan Zygmunt też zadzwonił i później zgłosił w kadrach, że tak, tak, ustalone z panią kierownik, a kadrowa mówi, co, jak to, przecież ona na zwolnieniu jest. Jakim prawem ona decyduje, podejmuje decyzję? I się jej oberwało od kadrowej. No to na później zaczęła się wyżywać prawdopodobnie na Zygmuncie, że wielka afera na oddziale. No. Tak jest przejęta tą pracą, a już powinna być 2-3 lata na emeryturze, że kurczę, chyba daj jej Boże, żeby żyła jak najdłużej. Że jak jej przyjdzie zejść z tego świata, to jeszcze będzie chyba jako duch wydzwaniać i mówić, jakie to afery są.
Także dzisiaj jak wychodziłem, to zgłosiłem, że jadę z panem Zygmuntem, że do pracy nie przyjdzie na dzienną zmianę, bo jedzie ze mną z kotem do weterynarza. Ale pan Zygmunt ma na nockę. To wiadomo, że na dzień nie przyjdzie. Tak. Niech robią aferę znowu. No bo jak to? Jedzie z Jóźwikiem. Jedzie z Jóźwikiem. Afera. Ale ja, kochani, wcześniej napisałem SMS-a do pani kierownik. Zaproponowałem, żeby ze mną do Kołbrzegu z kotem pojechał jej mąż. No, żeby później może jej krytyka nie latała, że ktoś zarabia pieniądze, a nie ona. O, ładuje się. Całą noc stał, bo podobno nie mogła pani zapalić. A z tego by wynikało, że chyba się rozładował i dopiero ładują teraz. No. No. A jaki to fajny samochodzik. Zobaczcie, kochani. Gdybym miał taki samochodzik, to bym teraz sobie pojechał do Kołobrzegu z kotem. Uwaga, uwaga! Zderzenie! A on chciał zderzenia. Chciał specjalnie. No. No tak, godzina 7 się zbliża do pracy. Jedni do pracy, drudzy z pracy. No. No, tu już nasz bus jedzie. Będzie woził. To ty, taka awaria była, że się rozładował. Nie chciał jechać, tak? A ja nie wiem. No to wygląda, no. Całą noc stał, a teraz go ładują. Nie mogę wtedy przyjechać, nie mogę pojechać. No bo się rozładowało. No. Fajne. 20. Ile? 19 990 zł. Netto. Netto? Kurde. Oho. Ło. A to co to za rajd? Formuła 1. No dobra, to ja teraz czekam na pana Zygmunta. Idę na pana Zygmunta. Panie Ryśku, do Kołbrzegu jadę z kotem. Dobra, idziemy. No dobra. Wyłączamy i czekamy. No, zadzwonię do pana Zygmunta. Powiedział, że będzie o 7. Tu już mamy po 7. I nie ma go. To zaraz zobaczymy, gdzie on jest i o której przyjedzie. Jest, jest, jest. Jest, jest, wypych. Tak? Dzwonimy. Tak? No jak tam, jedziemy? Już za minutę będę. No, bo ja tu stoję przed dyrekcją, przed biurem. Już sam. Za minutę jestem, bo już jestem koło rozdzielni tu, nie? Dobra, czekam. No. No, pan Zygmunt już jest po rozdzielni. To jest 1,5 kilometra stąd. Także lada moment będzie. Teraz się pojawi. A zobaczcie, ile samochodów jest. O, widzicie? A zaraz, tu mamy jakiegoś kotka. Czy to jest wąsik?
I to bawi się czymś. Czymś się bawi. Który to? O kurde. Kicia. Wąsik. Wiewiórkę masz? Wiewiórkę ma. Rudę widzę. Pokaż co masz. Wąsik. Kicia, kicia. No, pokaż. Kurczę, ani chybi wiewiórka. Bo co to? Pokaż co masz. Wąsik. Kici, kici, kici. No. No, zasłonił teraz swoim ciałem. Kici, kici, kici. Muszę go pogonić czymś. Muszę go czymś wystraszyć. Pominiać słoni. Jakiegoś patyka. O, jest tutaj. O, jest. Jest, jest. O, to tań. Nie boi się. Nie boi się wcale. Co tu jeszcze mieć? Jakieś butelki nieraz są. Tu coś jest. Coś jest tutaj, jakaś kulka. No, jakaś do zabawy. Ktoś na sznurku, o. Może tym go. Wąsik, kicia. O, choroba. No, to się... Obrócił się, ale zasłonił. Nadal. Nie, nie widzę. Rudego czegoś. Jakby wiewiórka była, ona jest spora. To by zawsze wystawała coś tam za niego. Ale nic nie wystaje. Nadal. Coś mniejszego musi tam mieć. Coś mniejszego, nie wiem co. No dobra, czekamy na pana Zygmunta. Miał być już tuż, tuż. Coś szumi. Czyli coś jedzie. Chyba pan Zygmunt. Jedzie. Jest. Jest pan Zygmunt. Dobra, bierzemy misie. No, panie Zygmuncie. Ale to fajne jest. Nie? No. Fajne. Dobra. No, przeżywam, panie Zygmuncie. Tylko wyłącz pan muzykę. Muzykę pan wyłączy. Bo mi zaraz zablokują kanał. Że tego, muzyka. Zimno, musiałem ogrzewanie włączyć, kurwa. Wyłączyć teraz, czy nie? Tak, ciepło jest. Wyłączamy. Włączamy klimat. O, jest jak ciepło, kurczę. Włączamy klimatyzację. Ależ pan nagrzał. Ja pojechałem jeszcze do Mrówki, chciałem kupić ten... Co u mnie robi, chciał taki peszel na przewód, nie? Żeby tam przeprowadzić, nie? Panie Zygmuncie, ja mam peszel, został mi. Pełno. Potrzebuję 4 metry, a no. Tam akurat po 10 metrów. No jest, panie Zygmuncie. Po 10 metrów ten... No to ja mam 100 metrów peszelu. O Jezus, ale taki najcieńszy, nie? No ten mały mam. No. Dobra. No. Byłem na oddziale, była nasza pielęgniarka emerytowana i mówię, proszę panią, jadę z panem Zygmuntem. Jednak musiał pan powiedzieć, tak, że z panem Zygmuntem. To specjalnie. Jedziemy do Kołobrzegu z kotem, także pan Zygmunt nie przyjdzie do pracy na zmianę dzienną. Już pan ją wkurwił samego rana. A ona mówi, niech pan nie będzie złośliwy, przecież pan Zygmunt ma wolne, przychodzi tego na noc.
No. Ona jaka grzeczna była wczoraj. Kociu, bo to się nagrywa wszystko. No to dobrze. No. No. O, tutaj mieszka nasza pani kierownik. Tu mieszka, o. Niech będzie pani pozdrowiona. No. O, kotek. Kotek. Był przy samej drodze. 29. Mam w grafiku ten, co mam w domu, no, że pracuję. A 29. Grażyna jedzie do lekarza, nie? Tak. Nie chciałem sobie wziąć urlop na żądanie, nie? No. Ale patrzę tu w grafiku w pracy, na dyżurce, nie mam je 29, nie? Aha, pomyłka jakaś. Nie, no to znaczy ja miałem jakiś taki lewy ten grafik, tam mi dała kierowniczka, nie? No. I poszedłem do Joli już jako do kierowniczki, nie? I mówię. Tak, bo zastępuję. Szefowa taka i taka sprawa. Będę miała chwilę czasu, sprawdzimy. Mm-hmm. No i miała chwilę czasu, wzięła ten grafik, tam policzyła godziny, tu. To dzisiaj mam wolne, nockę, mm-hmm. W sobotę dniówkę, w niedzielę nockę i koniec. Do końca miesiąca wolny. Aha, czyli nie ma. Wtorek i środę. Nie musiałem brać urlopu i mam wolny. Mm-hmm. Ja mówię, to jak nie mam je w grafiku, to co, Jola? No nie przychodzisz do pracy, tak? Bo nie ma cię, nie? No. No i dobra. To dziękuję ci serdecznie. No. No. Mhm. Jakie? Ale przywóz tych... Zbrojenie. Zbrojeni, no. Kurwa. Będą zalewać chyba, co? No tu na... do Bytwichzu chyba. No i zaleją to, nie? No zalewają coś tam. Ktoś zamówił, może oni nie mają rady może mm-hmm. narobić tego i zamówili to skądś z Dolnego Śląska, gdzie przyjechał. Mhm. Przywiózł. No dobra, to wyłączymy filmowanie, panie Zygmuncie, później dalszy ciąg nastąpi. No, jesteśmy w Kołobrzegu, na skrzyżowaniu i jedziemy. A to tutaj, tak? Tak. Myślałem, że to tam pojedziemy, w tamtą stronę. Tam dalej, a to kawałeczek, to jest... O, jakie ładne po niemieckie mury, nie? Zobacz, pan, czerwona cegła. Budynki, no, niezniszczone, wykorzystane. Mimo, że walki o Kołobrzeg były, nie? Ten Holberg był zniszczony, chyba tamte centrum. Tu już nowe wszystko, nie? Ładnie. Szczecin podobno tak jest z tego budowy, te przebudowy tych dróg, że tam kolejki niesamowite. Bratanek był, mówi, to musiał tam... Po 5 kilometrów kolejki. No, on mówi, jechał tam okrężną drogą, mówi, przynajmniej nie stał w tych kolejkach. Mówi, bo... Ale to musi znać Szczecin, nie? A, no. A ten, co nie zna, to co? Tak. On tam jechał, kurczę. Chyba szosą poznańską. A ten, co nie zna, to stoi w korkach. A, już jesteśmy na miejscu. No mówię. O, już poznaję. O, zrobili polbruk, widzi pan, jak ładnie. Ładnie zrobili im, kurczę, dróżkę. Nie asfalt, nie tego. Kurczę, aż mi się podoba, panie Zygmucie. Aż przyjemnie mieszkać w takim, o. Zobacz, i tutaj ładnie. I tutaj ładnie, no pięknie. A co tą lampą owinęli, żeby... Nie. Żeby się ich co... Nie poobijał ktoś? Ktoś samobójstwo nie popełnił. Może to drapak dla kotów? Tak wysoko. Może i tak. No. Jesteśmy. Kochani, jesteśmy. Zobaczcie. O. Nasza misieńka śpi? Śpi. Śpi nasza misieńka. No i tak owinęli szmatą. Abyś nie pobrudziło się, czy co? Co to ma być? Przychodnia zwierząt. Czynne. O, zobaczcie. Nie? Telefon jest, to pani doktor. A co mi ostrości nie łapie? Nie chcę złapać coś. Ostrości, nie wiem. Dobra. No, pan Zygmunt sobie poszedł.
twój pies, twoja kupa. Słusznie. Ten też? A może to nowe są? Może to nowe były, co? A, to nowe i dlatego owinięte. Jak wozili, to żeby się nie obijały, nie? Nie? Bo tak to by to tam telepało się. Lekarz weterynarii. I tutaj, i co? Panie Zygmuncie, to się otwiera? Chyba tak. Jeszcze nie. Pani, a my jesteśmy o której? O, 20 minut. Panie Zygmuncie, mamy jeszcze do umówionego czasu. O. I to jest gabinet i dom pani doktor. Wszędzie elementy pani doktor ma nawiązujące do tego, jaką działalność prowadzi. Zobaczcie, jakie piękne jamniki. Kurczę, molek. Proszę, a tutaj skrzynka też? Też, na koniu. Post. No. Ale numer. A to co to jest? A, popielniczka chyba. Chyba popielniczka. No. Tak wygląda okolica. Ładne budynki willowe. Ulica Słoneczna 10, a u pani doktor jest ulica Słoneczna 8. No, ależ pani doktor ma tutaj elementów, zobaczcie. O, na kwiaty, wazoniki też w kształcie kotka, króliczka. No. Tutaj mamy też jakiegoś tam króliczka, o. Zajadającego marchewkę. No. Mamy krasnala. Tak. A gdzie jest numer policyjny, pani doktor? O, tu mamy plakacik. Piesek i kotek. No muszę wam powiedzieć, jak się dzwoni do pani doktor na komórkę, to dzwonek się odzywa. Ale to taki dzwonek, że pies szczeka. To tak głośno, że aż się boję. O, zobaczcie, na balustradach pani doktor ma kruki. O, widzicie? Jeden, tu drugi. No, cały czas elementy. No, tutaj nie ma kotków. O, ale tutaj znowu mamy, tu już jest ta część prywatna, zobaczcie, dwa kotki, o, Słoneczna 8, to jest właśnie tu, pięknie, tu jakiś taniec, o, to z drzewa chyba. Mosiądzu. Ładne kwiatki. Oka. 7:43. Czekamy. O, tak. Tu niedawno robili. Pamiętam, pierwszym razem przyjechałem, to dopiero zakładali. Piękna kosteczka Polbruk. Lepszy niż asfalt, przyjemniejsze. No, tutaj budowlańcy mają toje moje. WC serwis.
No, jeszcze piasek nie znikł, kochani, jeszcze nie znikł, pełno piasku. No co, poczekamy. Przywieźliśmy. Tu w holu mogę pofilmować, tylko w holu. Dobrze. No bo muszę, wie pani, naszym internautom pokazać, bo to później są ciekawi, co tam słychać. O Jezu, zapomniałem. A masz pan? Nie mam, nie wziąłem. Dla mnie pan wziął, a ja nie mam też. Co? No, zaraz. Nie, to odbierze. Nie będziesz pan dzwonił, to o 16 będę, nie? Dobra, nie. No, po 16. To dziękuję, pani doktor. Do widzenia. Do widzenia. No, kochani, została misia. Została misia. Ciężki zabieg, pani doktor powiedziała. No, ale trzeba, bo tak to grozi jej zachłystowe zapalenie płuc. I pani doktor uprzedziła, że zabieg może się różnie zakończyć. To znaczy nie powiedziała, że akurat no różnie nie, ale że ciężki zabieg, także można być nastawiony. Trzeba się też na ewentualność taką nastawić, że mogło coś być gorzej. Dlatego musiałem podpisać zgodę na zabieg i odbiór dopiero po południu, kiedy pani doktor ma gabinet czynny od godziny 16 do 18, czyli pan Zygmunt przyjedzie po godzinie 16, czy tam o 16, żeby odebrać. Tak. No, pytałem się, czy w dwie osoby będzie zabieg robiony, tak? Czyli pani doktor będzie robiła zabieg. Co mi pan tu wkładasz? O, ciuczka pani Zygmunt. A Zygmunt mnie przekupuje, nie wiem na jaką okazję. Tak. Także panie Zygmuncie, jak pan będzie odbierał, to pani powie, ile kosztuje. O, to jest właśnie ten syn, pan tak? Doktor, tak. Pan doktor też, no przyjechał, no bo będą robić we dwójkę tą operację. Anestezjolog. No na pewno. Także dostanie tam narkozę, znieczulenie. No, kochani. Jeszcze takiego przypadku ciężkiego nie było u nas. No, cały czas pani doktor jest zdziwiona, że nikt wcześniej nie zauważył. No i pytała się, od kiedy ona choruje. To powiedziałem, że od początku, jak ja ją przygarnęłem, czyli jak miała gdzieś około 3 miesiące. No i trzeba zrobić, bo jeżeli się nie zrobi, to już tak się kotek zmarnuje. Zresztą już jej nieraz dużo nie brakowało.